Może cofniemy się troszeczkę. Witam Państwa w miejscu bardzo symbolicznym, miejscu, w którym bardzo często spotykaliśmy się razem z prezydentem Pawłem Adamowiczem. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił termin kolejnych wyborów samorządowych w Gdańsku. Wszyscy już Państwo wiecie, odbędą się one 3 marca. Pojawiło się bardzo wiele pytań, na które zaraz postaramy się odpowiedzieć. Wspierają nas w tych ciężkich chwilach gdańszczanki, gdańszczanie, płyną do nas głosy z całej Polski. Wspierają nas też osoby tutaj obecne, jak Państwo widzicie, jest z nami Aleksander Hall, jest Jacek Karnowski, jest Mieczysław Struk, Wojciech Szczurek, Marianna Sitek-Brublewska, Anna Strzałkowska, Agnieszka Owczarczak, Bożena Grzywaczewska, Piotr Grzelak, Piotr Borawski, Piotr Kowalczyk, czyli zastępcy prezydenta Gdańska. Jest Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska, tak bardzo bliskie panu prezydentowi, i radni klubu Wszystko dla Gdańska. Są też z nami radni Platformy Obywatelskiej. Jest wiele, wiele osób, nie sposób ich wszystkich wymienić. Wszyscy tutaj dzisiaj przyszli wesprzeć jedną osobę, Aleksandrę Drukiewicz. Brawo! Brawo! Szanowni Państwo, po formalnej decyzji premiera i wyznaczeniu daty ponownych wyborów na urząd prezydenta Gdańska przychodzi czas indywidualnych decyzji. Pomimo krótkiego, bardzo krótkiego czasu, który upłynął od śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, nasze miasto, jego ukochany Gdańsk, musi żyć i funkcjonować dalej. Przez ostatnie niemal 13 lat współpracowałam z panem prezydentem Pawłem Adamowiczem. Przez te lata przekazywał mi swoją mądrość, dzielił się doświadczeniem, wprowadzał w trudną materię zarządzania miastem, współpracy z ludźmi, rozmów z mieszkańcami. Uczył mnie, jak patrzeć na Gdańsk jego oczami, jak kochać gdańszczanki i gdańszczan, jak oddawać im tę miłość, którą oni dają temu miastu. Podjęłam decyzję o kandydowaniu na urząd prezydenta Gdańska. Nie było... Brawo! Ten kontekst jest bardzo trudny, bolesny. Dla mnie osobiście również bardzo bolesny. Wiem, że pan prezydent sobie tego życzył. Będę kandydowała z listy Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska, bo jest to stowarzyszenie, które założył pan prezydent, tworzyliśmy je wspólnie. Jest to środowisko progdańskie, proobywatelskie i je bym chciała godnie reprezentować. Wierzę, że te wybory wspólnie wygramy. Bardzo proszę i oddaję się do dyspozycji gdańszczankom i gdańszczanom po to, żebyśmy wspólnie mogli miastem zarządzać, ale też wypełnić testament i spuściznę prezydenta Pawła Adamowicza. Wiem, że będzie to niełatwe, ale miasto Solidarności i Wolności musi trwać i rozwijać się nadal w duchu wartości, które były bliskie panu prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, ale wiem też, że są bliskie gdańszczankom i gdańszczanom. Dziękuję za słowa solidarności, wsparcia od najważniejszego gdańszczanina w Europie, przewodniczącego Donalda Tuska. Dziękuję za wsparcie braci samorządowców, którzy są tutaj dzisiaj ze mną, pana marszałka Mieczysława Struka, pana prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka, pana prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego. Dziękuję za głosy wsparcia od dawnych środowisk opozycyjnych, od przyjaciół pana prezydenta. Dziękuję sobie ojcu Aleksandrowi Halowi, dziękuję Bożenie Grzywaczewskiej.
która schroni swoje listy, ale dziękuję też Tobie, Ewa Kowalska, wielkiej miłośnicy Gdańska, takiej, która będzie palcem pokazywała, na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę. Dziękuję Ani Strzałkowskiej, która myślę, że jest osobą reprezentującą tę otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka, na której nam wszystkim zależy. Bardzo bym chciała, żeby te wybory nie były walką polityki i polityków, ale rozsądnym zastanowieniem się nad spuścizną Pawła Adamowicza, ale też nad rozwojem naszego miasta dla dobra gdańszczanów i gdańszczan. Bo Gdańsk to najcudowniejsze miejsce na świecie. Dziękuję. Trzymajcie się. Jaki jest teraz pomysł na zarządzanie miastem w kontekście Pani funkcji dotychczasowej? Czy będzie jakiś nowy wiceprezydent z Pani funkcjami, czy będzie Pani łączyć funkcję prezydenta i wiceprezydenta do spraw, które Pani wcześniej... Przepraszam, nie podziękowałam jeszcze jednemu bardzo ważnemu środowisku, ale wybaczcie, proszę, też emocje. Są z nami także radni z Platformy Obywatelskiej, z którego płyną ale są też ze mną tutaj dzisiaj zastępcy prezydenta, wszyscy trzej, którzy z dniem dzisiejszym zostali powołani, reprezentujący zarówno Wszystko dla Gdańska, jak i Platformę Obywatelską, czyli Piotr Borowski, Piotr Grzelak i Piotr Kowalczyk. Czyli obecnie jest trzech zastępców prezydenta. Nie wiem, czy do czasu wyborów ta sytuacja się zmieni. Czy oczekuje Pani w wyborach poparcia Platformy Obywatelskiej lub Koalicji Obywatelskiej? Czy były już rozmowy w ogóle na ten temat? Powiem tak, każde wsparcie dla dobra gdańszczanek i gdańszczan przyjmę. Jestem po kilku rozmowach z liderami Platformy Obywatelskiej i wiem, że to poparcie już mam, o czym też świadczy obecność tutaj radnych Platformy Obywatelskiej. Czy spodziewa się Pani jakiegokolwiek kontrkandydata, czy to będzie po prostu plebiscyt? Tego nie wiem. Czy to będzie jakiś nowy program wyborczy, czy ten sam, który zostawił po sobie świętej pamięci prezydent? Jesteśmy bardzo krótko po wyborach. Czuję się też współautorką programu wyborczego. Pamiętajcie też Państwo, że 3 tygodnie temu pisaliśmy umowę koalicyjną Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej. Tam też punkty programowe zostały zawarte, czyli 50 celów Adamowicza i Wszystko dla Gdańska plus program Koalicji Obywatelskiej będą także moim programem. Czy w trakcie kampanii wyborczej będzie chciała Pani na nowo zaprezentować ten program mieszkańcom? Myślę, że to będzie dobre, bo trzeba pewnie te wątki odświeżyć, przypomnieć, zrobię to. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Zachęcamy może do rozmów tak, z takimi znamienitymi gośćmi i wspierającymi mnie, bo bardzo też się cieszę, że jesteśmy tutaj metropolitalni, szczególnie jak powie Wojtku Pan prezydent Szczurek, jego obecność tutaj myślę, że jest też bardzo symboliczna, za co czy to była trudna decyzja dla Pani osobiście? Trudna, to o tym mówiłam i no wszyscy wiemy, w jakim kontekście ta decyzja musiała być podjęta. W życiu czasami tak jest, że nie ma wygodnych wyborów. Taka jest moja powinność. Tak czuję, że tak powinnam zrobić. Dziękujemy bardzo. Ja już zapraszam Państwa do rozmów indywidualnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.